tvpolska.pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Szczęść Boże, Wysoka Izbo, Panie Marszałku, kiedy zamykał Pan wczorajszy dzień, ciągle jeszcze pierwszego posiedzenia Sejmu 10 kadencji, z tego miejsca, bez trybu, Pan Prezes, Premier, Naczelnik Kaczyński wygłosił zdanie, które nie miało charakteru ocennego. On stwierdzał fakt. Donald Tusk agentem niemieckim. Rozumiem, że pan premier, prezes, naczelnik, w swoim czasie szef Komitetu Bezpieki Rządu własnej kreacji, nie dopełnił obowiązków, a może przekroczył uprawnienia. Być może wszedł w posiadanie informacji, do których nie miał prawa docierać. A być może nie dopełnił obowiązków, ponieważ, jak rozumiem, nie uruchomił żadnych procedur, które by doprowadziły do zbadania i przykładnego napiętnowania przypadku zdrady narodowej. Panowie Kamiński, Wąsik, et consortes, również sprawa jest ważna, panie marszałku, najwyraźniej nie dopełnili obowiązków. Z tego miejsca padały już podobne zdania i powinni byli siedzieć albo Milczanowski, albo Lex, albo Morawiecki, panie pośle, albo pan redaktor Szymowski. Ktoś powinien wreszcie siedzieć, to nie jest sprawa, panie to pośle. Nie jest sprawa, panie marszałku, jak był pan łaskaw to dziś podsumować, prywatnego chamstwa i braku zdolności do przestrzegania norm współżycia społecznego. Proszę nie sprowadzać tego na tory prywatnego konfliktu dwóch zgryźliwych tetryków. Panie pośle. Mówmy o sprawach państwa. Panie pośle, przekroczył pan czas dwukrotnie. Naprawdę nie mogę więcej tego tolerować. Serdecznie panu posłowi dziękuję. Pytam, kto będzie siedział. Kto będzie siedział? Dowiemy się w swoim czasie. Na razie proszę, żeby to pan usiadł. A teraz zapraszam pana posła Antoniego. tvpolska.pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco.